Słuchasz podcastu Agni Ajurweda Zrozumiale i dostępnie odcinek 101. Zbliża się wielkimi krokami Ajurweda Summit 2022. Zaczynamy 21 maja. W tym odcinku będziesz miała okazję posłuchać fragmentów rozmów, które odbyły się w ramach Ajurweda Summit, które będą dla Ciebie dostępne już od 21 maja. Wspólnie z zespołem Agni wybrałam kilka soczystych fragmentów, które dadzą Ci smak czy przedsmak tego, co przed Tobą w ramach Ajurveda Summit. I na początek Katarzyna Kraczkowska, architektka od 2006 roku, konsultantka Ajurwedy, pierwsza w Polsce projektantka Vastru Shastra, czyli ajurwedyjskiej sztuki projektowania przestrzeni. Według Kasi dom ludzi świadomych to dom zdrowy, w harmonii z prawami natury, przynoszący szczęście. W trakcie Ajurveda Summit Kasia rozmawia ze mną na temat Vastru w domowym biurze. Z jej wystąpienia na Ajurveda Summit dowiesz się, czym jest Vastru, a według tej wiedzy został zbudowany cały nasz dom na Podlasiu, jak wpływa na energię przestrzeni, od czego zacząć organizując domowe biuro oraz jak neutralizować negatywną energię w biurze, a tej w biurze ze względu na ilość sprzętów, choćby promieniowania od komputera, nie brakuje. Zatem zapraszam Cię do wysłuchania fragmentu rozmowy z Kasią Kraczkowską na temat Vastru w domowym biurze. Jeżeli chodzi o usytuowanie tego biurka, to tak jakby te same zasady obowiązują dokładnie. I tak jak wspomniałam, najlepiej siedzieć tyłem do ściany, no niestety nie zawsze jest to możliwe. Dlatego wtedy kierujemy się usytuowaniem twarzy podczas pracy. Natomiast wracając jeszcze tutaj do tej przestrzeni pracowej w sypialni biurowej, co też może się odnieść do wszystkich elementów, co tutaj jeszcze chciałam powiedzieć. Ustawienie, tworząc mikrokosmos na podstawie biurka, dobrze jest mieć świadomość, jak umieścić rzeczy na tym biurku. Mhm. To możemy właśnie w tej sypialni wykorzystać, to jest to, co chciałam powiedzieć. Więc fajnie mieć w części północno-wschodniej. W północno-wschodniej przytrzymujemy rzeczy, które tak jakby nowe projekty, nowe marzenia, nawet związane czy z podróżami, czy z jakimiś naszymi osobistymi planami, takie, które czekają na realizację, na spełnienie. Najlepiej w towarzystwie świeżych kwiatów, żeby tam pojawił się element wody. Jeżeli biurko jest małe, nie ma możliwości postawienia fontanny pokojowej, to właśnie świeże kwiaty w przezroczystym wazonie najlepiej. Mhm. Super by było, gdyby były jeszcze dodatkowo żółte. To jeszcze by bardzo wspierało naszą intuicję w realizacji naszych pragnień i marzeń. W części południowo-wschodniej komputer, telefon, wszelkie sprzęty, typu drukarka czy lampka. Tak zorganizować tę przestrzeń, żeby właśnie wykorzystać usługowanie tych najważniejszych kluczowych elementów, bo czasami jeszcze warto byłoby mieć miejsce na lampę samą przy biurku, która byłaby takim naturalnym ionizatorem też podczas pracy. Mhm. Natomiast mówiąc o tym mikrokosmosie i jeszcze rzeczy takie bieżące projekty, bieżące tematy, nad którymi aktualnie pracujemy, w części południowo-zachodniej. To wtedy ta praca będzie taka lepiej zorganizowana i wszystko nam będzie szybciej, łatwiej szło. Natomiast części pomieszczenia, to jest osobnym pomieszczeniem do pracy, warto byłoby też wrócić poza tym biurkiem i usytuowaniem biurka twarzy podczas pracy, zwrócić uwagę na umeblowanie całego pomieszczenia, czyli rzeczy typu biblioteczki, takie ciężkie komody, gdzie trzymamy dokumenty, różne projekty, żeby były w części zachodniej tego pomieszczenia, albo południowej, albo południowo-zachodniej, bo tam dominuje element ziemi, to jest królestwo w zasadzie ziemi i tam dobrze jest trzymać właśnie takie ciężkie rzeczy. Z takich ciekawostek, jeśli ktoś posiada sejf, jakieś cenne przedmioty, warto je trzymać w części północnej takiego pomieszczenia. Takie bardziej wartościowe rzeczy. A natomiast takie lżejsze meble, lżejsze przedmioty, typu jakiś stolik kawowy, w takie miejsce nawet do medytacji, jeśli odpoczywamy w trakcie pracy, takie 5 minut tchnienia między jednym a drugim zadaniem na przykład, to warto umieścić w części północno-wschodniej takiego pomieszczenia. No myślę, że dobra organizacja pracy i przestrzeni biurowej w pewnym sensie, znaczy nie w pewnym sensie, tylko w 100% skraca nasz czas pracy, to tak po prostu, że jesteśmy w stanie pracować od 5 do 6 godzin bardzo efektywnie,
i zamykamy komputer po tych 5-6 godzinach i kontynuujemy dzień, zachowując balans i równowagę w życiu po prostu, nie dopuszczając do zmęczenia. Dla mnie to jest gdzieś tam życiowa dewizja właśnie, żeby nie męczyć się pracą i żeby kończyć pracę w momencie, kiedy czuję, że zaczynam być czasami zmęczona. Jak nie dopuszczam do zmęczenia, zachowuję równowagę i balans. Tak ja przynajmniej to czuję. Kolejną osobą, którą chciałabym Ci przedstawić w ramach tego przedsmaku Ayurveda Summit jest Monika Ptak-Korpacz. Kulturoznawca, instruktorka ćwiczeń psychosomatycznych ze specjalnością Pilates, naturoterapeutka, terapeutka Ayurvedy, mama 4 dzieci, autorka 2 książek i kobieta, która prężnie działa w sferze Ayurvedy od 2 dobrych lat. Z Moniką rozmawiam na temat ajurwedyjskich rytuałów przejścia, które pomagają oddzielić pracę od życia rodzinnego. Ona, mama 4 dzieci, dobrze wie o tym, że warto oddzielać pracę od życia rodzinnego i w rozmowie w trakcie Ayurveda Summit powie o tym, jak wykorzystywać dinacharię, czyli rytm dnia. Które mantry, które mudry i pozycje jogi służą robieniu przerwy i tego przejścia od pracy do życia rodzinnego. W trakcie Ayurveda Summit Monika opowie też o tym, jak technika uważności może pomóc w codziennym życiu i jak chronić energię i zbudować bezpieczną przystań. Teraz zapraszam Cię do wysłuchania fragmentu rozmowy z Moniką, żebyś mogła poczuć smak tego, co rozwiniemy przed Tobą w pełni w trakcie Ayurveda Summit. Wiem, że masz różne swoje sposoby, takie, które cyklicznie stosujesz na, zwłaszcza teraz, my się akurat spotykamy na początku wiosny, na przełomie zimy i wiosny. Mogłabyś parę słów na ten temat właśnie powiedzieć, bo to też jest na temat właśnie przywracania cyklów, rytmu dobowego w taki sposób powtarzalny raz, 2-3 razy do roku, po to, żeby też łatwiej było później zachować ten rytm i żeby te wszystkie rytuały przejścia w ogóle były możliwe, żeby było między czym a czym przechodzić. Tak, w ogóle zima to jest dla nas czas, dla nas w sensie nie tylko dla mojej rodziny, ale ogólnie dla ludzi jest czasem trudnym, tak? Bo jest ciemno, jest zimno, zmniejszona aktywność, więcej się je, więc jakby jest to czas taki trudny, też wymagający dla naszego układu trawiennego i dla naszego ogólnego samopoczucia jest to czas ciężki. Natomiast z każdym pierwszym promykiem słońca coraz więcej sattwy się w nas budzi, tak? Jesteśmy coraz bardziej aktywni i chcemy jakby tą swoją aktywność, czy chcemy pobudzić się, bardziej otworzyć, a co za tym idzie też jakby, no to się tak ładnie nazywa oczyścić, tak? Ale generalnie zarówno na poziomie fizycznym, jak i emocjonalnym staramy się jakby wyrzucić to całe zło i tą ciemność i w ogóle tą stagnację, która gdzieś tam w nas tej zimy nas przytłacza. W związku z tym rzeczywiście ja co roku staram się robić takie oczyszczanie większe lub mniejsze i fizyczne i takie emocjonalne, tak? Bo to jest, myślę, że dla mnie osobiście jest trudniejsze zrobienie takiego oczyszczania emocjonalnego. W związku z tym, że jakby cały czas jestem stymulowana też dziećmi, tak? Tym, co się, no po prostu jest mi się trudniej wyciszyć. Tak się zastanawiam nad tym właśnie, czy jak pracując z konsultantkami, widzisz, co by im się przydało, szczególnie w tej pracy polegającej na pracy z ludźmi. Wiadomo, że konsultantki to jest taka grupa, którą pewnie dobrze znasz, ale też są inne osoby, które pracują z ludźmi, psychologowie, coachowie, psychoterapeuci, tacy, którzy są w takim bardzo intensywnym kontakcie jeden na jeden i ta praca wygląda jak lekka. Moja córka zawsze się tak dziwi, mamo, naprawdę ci płacą, że ty tak siedzisz i mówisz do tego komputera z kimś, przecież my z tobą mówimy cały dzień, my z tobą rozmawiamy cały dzień. I to jest ciekawa percepcja dziecka, ale często wielu dorosłych też ma taką percepcję, że a, taka praca, siadasz i gadasz i słuchasz i coś tam ewentualnie powiesz. Natomiast osoby, które ją wykonują, wiedzą, że ona ma w sobie duży koszt też właśnie taki, jak powiedziałaś, emocjonalny, często też energetyczny. Ja czuję, jak prana. Oj, bardzo. Prana po prostu, czyli energia życiowa od osoby, która ma mniej, no nie? Po prostu przechodzi. Od tej, która ma więcej, przechodzi na tą, która ma mniej.
Bardzo, bardzo. To jest bardzo wyczerpujące. Tak, ludzie sobie kompletnie nie zdają sprawy, że to może po prostu z człowieka taką energię wyssać, że no, czasem jest tak, że ja po prostu rozkładam ręce i mówię, o matko, co się ze mną stało po jednej rozmowie, tak, że nie jestem w stanie się pozbierać. Więc tutaj rzeczywiście takie ważne jest uświadomienie sobie, żeby postawić taką tarczę ochronną, tak, że ja nie mogę przejmować tych emocji, ja powinnam starać się pracować właśnie nad zbudowaniem takiej bezpiecznej przystani dla siebie, czyli poczucia bezpieczeństwa w domu, poczucia bezpieczeństwa w kontakcie z bliską osobą, tak, to też jest ważne, ta pomoc drugiej osoby, czy uświadomienie sobie, jak mogę pracować z własnym wnętrzem, żeby tą swoją barierę jak najmocniej, tą tarczę po prostu umocnić. Tych technik jest bardzo wiele, no tylko kwestia wybrania sobie odpowiedniej dla siebie, plus praca z własnymi emocjami, to znaczy, bo to działa trochę w drugą stronę też, prawda, że jeżeli ja będę zdenerwowana na konsultacjach, czy będę przenosić swoje problemy na tego, no to też jakby działa w tą stronę. Więc praca z własnymi emocjami, żeby wyrzucić siebie, zanim pójdę do pracy, to co mam wyrzucić, tak? Czy żeby w pewien sposób jakby rozładować te emocje, które mi towarzyszą przed pójściem do pracy z ludźmi, bo to wtedy zupełnie nie będzie tej interakcji, jaka powinna być. Czyli jakby działa to w dwie strony. Po pierwsze trzeba nauczyć się budowania tej tarczy ochronnej swojej, zbudowania swojej bezpiecznej przystani, do której będę wracać, ale to nie chodzi o to, żeby się komuś wyżalać, tak, mężowi, o Boże, muszę ci powiedzieć teraz o tej babeczce, która mi się trafiła, to nie o to chodzi, bardziej na zasadzie, żeby znaleźć taki spokój wewnętrzny. Może to być równie dobrze las, tak, czy przytulanie się do drzewa, które uwielbiasz, ale taka bezpieczna przystań. A z drugiej strony właśnie dawanie z siebie dobra, ciepła, dobrej energii, a nie przerzucanie na innych swoich problemów. Czyli zanim pójdę do pracy, trzeba się rozładować, trzeba jakby te emocje, które mi towarzyszą, gdzieś tam wyrzucić i dopiero zacząć tą pracę z takim jakby czystą kartą. Pora na mojego trzeciego gościa w ramach Ayurveda Summit, Wanda Kruszyńska, terapeutka, specjalistka terapii i masaży ajurwedyjskich oraz ajurwedyjskiej opieki połogowej. Opowie w ramach Ayurveda Summit o trymestrach ciąży z perspektywy Ayurvedy. W trakcie pełnego wystąpienia dowiesz się, jak rozwój dziecka w łonie kształtuje jego dorosłe życie, jakie praktyki w poszczególnych trymestrach wspierają matkę i powstające dziecko, oraz co robić, by dobrze przygotować się do porodu. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania fragmentu tej rozmowy, który da Ci przedsmak energii i darmy, w jakiej niewątpliwie jest Wanda, kiedy mówi o tematach związanych z ciążą, porodem i połogiem. Serdecznie zapraszam do posłuchania. Dzisiaj o ciąży, która jest złożonym procesem, ale na potrzeby zazwyczaj dzieli się na trzy trymestry i tak my też dzisiaj będziemy przechodzić przez te trzy trymestry ciąży, patrząc na to, co się dzieje i jak można wspierać mamę i kształtujące się w jej łonie dziecko. Dokładnie. Jeszcze też cytując Charaka Samite, on właśnie mówi, że kobieta w ciąży jest jak takie naczynie wypełnione olejem i musimy zrobić wszystko, żeby ani kropelka tego oleju nie spłynęła, nie zmarnowała się. Więc to też chodzi o to, jak bardzo osoby, które są wokół osoby, która jest w ciąży, powinny być uważne, świadome. Mm-hmm. Często się mówi, że często w Polsce właśnie, że ciąża to nie jest choroba i można dalej kontynuować życie. Natomiast chodzi o to, żeby tak jakby zmienić troszeczkę tę świadomość, priorytety, że już nie musimy tak szybko gonić, biegać, tylko jest to tak ważny moment, w którym kreuje się życie w nas i żeby jak najlepiej przygotować ten start, bo też z najnowszych badań, już nie wiem gdzie, nie jestem w stanie teraz przytoczyć dokładnie, wyczytałam, że choroby, które powstają w wieku 40-50 lat, zawał i tak dalej, ma miejsce właśnie w łonie matki. Czyli jak ważne jest wsparcie każdego organu w każdym miesiącu,
W każdym miesiącu tkanka się nowa tworzy. Tak jak wiemy, w ajurwedzie jest 7 tkanek. I w każdym miesiącu kolejna tkanka. Więc to naprawdę jest tak ważne, żeby wspierać jak najlepszy rozwój dzieci i potem na resztę życia. Zresztą to się potem opłaca, bo wiesz, tak jak przypominam sobie te mamy, które przechodziły ciążę w myśl tej zasady, że ciąża to nie choroba, to zazwyczaj po takiej ciąży rodzą się dzieci, które dużo wymagają i dosyć szybko porządkują życie rodziców w taki sposób, że mama jest potrzebna częściej w domu, bo dziecko ma kolki, bo jest niespokojne, bo są problemy z karmieniem piersią, że to jest, zauważyłam taką prawidłowość pomiędzy taką w pewnym sensie lekceważonym stanem, w którym jest kobieta, a tym, jak potem to dziecko naprawdę wymaga uwagi w sposób często taki uciążliwy dla rodziców, że jest im trudno i że nie wiedzą, co się z nim dzieje i wtedy się traci dużo czasu na wizyty u lekarzy i szukanie przyczyny tego, co się dzieje. U psychologów i tak dalej, ale często też, tak jak wspomniałaś, miałam mamy, które bardzo właśnie potem dzwoniły i mówiły, czemu moja dzidzia jest aktywna, nadaktywna. Ja, dobrze, jaka była twoja ciąża? No tak, biegałam, pracowałam jeszcze do samego końca. Czyli to też pokazuje cały ten obraz. Biegałaś, pracowałaś, nie miałaś czasu zatrzymać się. Teraz będziemy troszeczkę dłuższą miały podróż do równowagi, ale możemy to zrobić według ajurwedy. Natomiast jest to dłuższy proces. Dlatego też bardzo, bardzo zalecam, jak ważna jest medytacja w czasie ciąży. Od momentu, jak się dowiemy, że jesteśmy w ciąży do końca, poświęcenie tych 20 minut dwa razy dziennie, to naprawdę jest niewiele. Nam się wydaje, że ojku, to jest dużo, a potem łapiemy się na tym, że bez sensu tracimy czas na inne rzeczy. A to jest naprawdę taka inwestycja tych 40 minut razem dziennie. Tak naprawdę daje to takie właśnie oszczędzanie po złotówce i zobaczymy, co będzie na koniec. Więc taka inwestycja w świadomość, w pracę nad sobą. I też Charaka Samhita, Acharya Charaka, właśnie mówi o trzech najważniejszych obowiązkach kobiety w ciąży. Pierwszy z nich to jest odżywianie własnego ciała, czyli odżywianie mamy w ciąży. Drugie to jest przygotowanie ciała do laktacji, żeby jak najwięcej dobrej jakości mleka było. A trzecie to jest pożywienie dla rozwoju i wzrostu płodu dzieci. Więc to są trzy takie główne zasady mamy. I też Ajurweda zaleca Pancha Amrit. To jest 5 składników. Pancha znaczy 5. A amrit to jest nektar, kojarzy mi się z takim płynącym złotem, bo to jest mleko, ghee, czyli masło klarowane, cukier, miód i twaróg. Mm-hmm. I to jest 5 łyżeczek mleka, 2 łyżeczki ghee, 1 łyżeczka cukru, 1 łyżeczka miodu i 1 łyżeczka twarogu. Mogę to potem napisać, możemy wysłać osobom, które są zainteresowane jako taki bonus po tych warsztatach. Super. Po tym wywiadzie, bo to jest bardzo niewielka ilość tego Pancha Amrit, a codzienne przyjmowanie tego pożywienia daje bardzo fajne efekty. Pora na mojego kolejnego gościa, jest nim Marcin Skowroński. Marcin jest pasjonatem i propagatorem świadomego i zdrowego stylu życia, jest konsultantem ajurwedy, terapeutą metody procesu tworzenia oraz masażystą Lomi Lomi Nui. Jest podróżnikiem, twórcą marki Moma Ajurveda i w ramach Ajurveda Summit opowiada o 5 najpopularniejszych ziołach ajurwedyjskich. Z pełnego wywiadu z Marcinem dowiesz się m.in., które zioła budują psychiczną, fizyczną i emocjonalną odporność, jak dobrać konkretne zioło do konkretnego problemu oraz bardzo ciekawy temat, zioła w kontekście sattwy na poziomie umysłu, czyli jak zioła wspierają w rozwoju świadomości, samoświadomości. Posłuchaj fragmentu mojej rozmowy z Marcinem i mam nadzieję, że nabierzesz ochoty na więcej. Pełna rozmowa ukaże się w 6 dniu summitu. To co, zaczynamy od początku, od brami, od układu nerwowego. Brami wybrałem dlatego, że no,
dzisiaj jesteśmy narażeni szczególnie na dużą dawkę stresu, dużą dawkę lęku, strachu. Jest wiele takich negatywnych emocji gdzieś tutaj wokół nas, w atmosferze. I ten nasz układ nerwowy i głowa jest dzisiaj szczególnie narażona na te wszystkie bodźce z zewnątrz, które nas atakują. A brahmi jest ziołem, które bardzo silnie wspiera nasz układ nerwowy i bardzo silnie wspiera nasz mózg, funkcjonowanie mózgu. I to wszystko, co się z tym wiąże. Właśnie z tym, że przekłada się to na polepszenie jakości snu. I mówiąc o tych wszystkich ziołach, wziąłem pod uwagę to, jak dzisiaj ważne jest, żeby podnosić odporność emocjonalną, psychiczną i fizyczną. I dlatego jakby dobrałem w takiej kolejności też te 5 ziół, bo w pierwszej kolejności chciałbym zwrócić uwagę na to, jak dużą dzisiaj mamy potrzebę, żeby wzmocnić tą odporność emocjonalno-psychiczną. I tutaj jakby, tak jak to w Ajurwedzie, wiele ziół można ze sobą łączyć i też często łączy się właśnie brahmi z ashwagandą, plus do tego w zależności indywidualnie można dołożyć kilka innych jeszcze ziół, ale szczególnie dzisiaj brahmi i ashwagandha to są takie dwa zioła, które szczególnie wpływają na regenerację układu nerwowego, no i polepszają funkcjonowanie mózgu. Bo chciałbym, żeby też zdawać sobie dzisiaj sprawę z tego, że wiele z tych informacji, wiele z tych emocji, które są wokół nas, nie są po prostu nasze. Tak. A przez to, że spada nam ta odporność mentalna i emocjonalna, no to chłoniemy to jak gąbka niepotrzebnie i przeżywamy coś, co tak naprawdę nie do końca jest nam potrzebne i nie musimy tego jakby przeżywać my w środku. Możemy do tego złapać jakiś taki zdrowy dystans, ale nie żebyśmy to my byli na przykład w trybie wojny czy w trybie jakiejś innej negatywnej emocji, ale żeby się do tego umieć jakby odpowiednio ustawić i żeby zabezpieczyć też siebie jakby od środka. Dlatego szczególnie właśnie uważam, że dzisiaj brahmi jest nam potrzebne. A często spotykam się z takim pytaniem, co mam robić dalej? Czy to ma sens? No to jeżeli moi znajomi mnie pytają, czy oni mają coś dalej robić, chociażby czy mają kontynuować budowę domu, czy robienie czegokolwiek, no to ja szczególnie widzę potrzebę, żeby ten układ nerwowy regenerować i żeby mózg przestawić na tworzenie, a nie na hibernację. Bo jakby ja widzę potrzebę, żeby tworzyć i nie rezygnować z tworzenia, bo w tworzeniu jest życie, a w hibernacji no to się zamrażamy na jakiś czas i możemy dużą część życia po prostu utracić. Z kolei to tempo zmian, które jest, bo tak jak też zauważyłaś, ten czas na tyle przyspieszył, że to jest doskonały czas, żeby zaobserwować, że no my jesteśmy częścią tej całej zmiany we wszechświecie. I to, co się dzieje w naszym życiu przez ostatnie miesiące, to wymusza na nas spojrzenie też na nasze życie z takiej innej perspektywy, że dobrze by było może porzucić te stare wzorce, które mamy i przejść może na jakąś zmianę. I teraz coraz trudniej jest też utrzymać się w tych starych wzorcach właśnie tym osobom, które nie chcą ich porzucić. No a jakby ten czas w tej erze, w której jesteśmy, no wymusza tą zmianę. I ktoś, kto nie chce porzucić starych wzorców, ma trudno. I na zakończenie Michał Szabat, mój cudowny mąż, terapeuta, masażysta ajurwedyjski, dyplomowany nauczyciel jogi Shivanandy, który specjalizuje się w panchakarmie i w naszym teamie odpowiada za te procesy. Na Ayurveda Summit porusza bardzo ciekawy temat i ważny dla wielu ludzi, którzy cenią sport, Ayurveda i sport. Z pełnego wywiadu z Michałem dowiesz się, jakie są najczęstsze błędy i pomyłki w podejściu do sportu, które rodzaje sportu służą poszczególnym doszom oraz poznasz zalecenia dotyczące pór roku i intensywności ćwiczeń. I jak w poprzednich przykładach, zachęcam Cię do posłuchania krótkiego zwiastuna pełnej rozmowy z Michałem, a pełna rozmowa będzie miała miejsce drugiego dnia summitu. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do tej próbki. Dzisiaj pełną parą, Ayurveda pełną parą, to jesteśmy my oboje, Maria Nowak-Szabat i Michał. I dzisiaj spotykamy się, żeby właściwie ja się spotykam z Michałem, żeby z nim porozmawiać o temacie Ayurveda i sport.
Michał, zanim zaczniemy, dla tych osób, które widzą Cię po raz pierwszy, powiedz proszę, czym się zajmujesz w Agni? Czym się zajmujesz w Agni, czy ogólnie? W Agni, w życiu. W Agni, czasami coś nagrywam, jak mnie o coś poprosisz, ostatnio trochę z jogą. Robię rzeczy za kulisami, których nie widać, wspieram Cię, a w Agni jeszcze sezonowo pracuję z panczakarmą, z ludźmi i tak dalej, uczę jogi. A w życiu osobistym pracuję w ogrodzie, to też jest sportem, będziemy o tym rozmawiać, oraz ćwiczę i staram się ruszać i ogólnie jestem w wiecznym ruchu. Tak. Prywatnie jesteśmy też rodzicami, ma Jagódki, która ma w tym roku 7 lat i Kazia, który ma 5 lat, więc to też sprawia, że tego ruchu jest więcej. Jest w codziennym życiu trochę więcej. Wybrałeś sobie taki temat na tegoroczny summit, Ajurweda i sport. Zaczęłabym od pytania, dlaczego taki temat? Dlaczego taki temat? Większość ludzi jest w przekonaniu, żyje, że chce ćwiczyć sport, żeby być zdrowym. I ogólnie jest taki trend od bardzo wielu lat, w którym wyszedł w Stanach Zjednoczonych, że im więcej ćwiczysz, tym będziesz bardziej zdrowy i obserwujemy razem ludzi, którzy ćwiczą siłownie, jeszcze mieszkaliśmy w dużym mieście, siłownie otwarte o północy, od pierwszej w nocy do drugiej w nocy i ludzie tam ćwiczący, ludzie biegający w ciągu dnia, ludzie biegający wzdłuż autostrady, po prostu te ćwiczenia, ten sport, który jest dookoła nas, no jest mocno dominuje, plus sport taki zawodowy, gdzie ludzie obserwują zawodowy sport w telewizji, w internecie, tego jest bardzo dużo, naśladują sportowców, więc to jest, sport jest, stał się częścią naszego życia bardzo mocną, no i niestety dużo jest takich niewiadomych, ile ćwiczyć, jak ćwiczyć, czy to jest dobre i niby, że jest złe dla zdrowia, niby, że jest kluczowe dla zdrowia, więc większość ludzi już nie wie, co ma robić. No i dzisiaj o tym, jak wygląda sport z perspektywy Ajurwedy. Ajurweda ma takie podejście indywidualne do każdego, więc domyślam się, że odpowiedź na to, jaki sport, w jakim wymiarze, będzie zależna od tego, jakie dosze dominują. Po części tak. Jest kilka takich zasad dla wszystkich. Na przykład czas ćwiczenia. To jest ogólnie dla wszystkich. O której godzinie powinniśmy ćwiczyć? Plus, jak długo powinniśmy ćwiczyć? I jak intensywnie, to już robią się bardziej indywidualne rzeczy. Plus, połączyć go z odpowiednim stylem życia, z jedzeniem, z odpoczynkiem i tak dalej. To co, zaczynamy od czasu? Kiedy? Zaczynamy od czasu. Kiedy najlepiej ćwiczyć? Więc Ajurveda dzieli jakby nasze typy ciała na Vata, Pitta, Kapha, ale też dzieli nasze ogólne życie od narodzin do śmierci na Vata, Pitta, Kapha. Więc tak jak my się rodzimy na początku, jesteśmy bardziej dominowani przez Kapha, dosze. I to mniej więcej się mówi od narodzin do 20, prawie 30 roku życia, tutaj jest to ruchome, bo między 20 a 30 rokiem życia jest ta zmiana, u niektórych idzie ona szybciej, u niektórych idzie wolniej, ale mniej więcej pierwszy okres życia to jest Kapha. Drugi okres życia to jest Pitta, między właśnie 30 a 50, u niektórych ktoś się nawet przerzuca do 60, a potem powyżej 50, 60 zaczyna się Vata. Co to oznacza? Kapha, czyli elastyczność, siła, wytrzymałość, mobilność, ale też długość spania się nam wydłuża, jak jesteśmy dziećmi, długo śpimy. Więc te wszystkie pozytywne aspekty Kaphy mamy w pierwszych tych 20 latach życia. Też stawy, tak myślę. Stawy elastyczne, tak. Dzieci są mega elastyczne, łatwo im się rozruszać, łatwo im zaskoczyć do sportu jakiegoś. Szybko biegają, cały czas się ruszają, a jak się zmęczą, wystarczy im chwilę odpoczynku i one są z powrotem w formie do biegania i skakania i tak dalej. Jak mamy te 20 lat, to tak samo. Mamy naprawdę dużo energii do ćwiczenia, do biegania, do robienia różnych rzeczy, do zrywania nocy i do imprezowania przez kilka dni, ponieważ mamy na to siłę. Tak samo jak ja obserwuję naszych uczniów jogi, tych młodszych, to ich mobilność jest dużo wyższa niż tych starszych i wytrzymałość na jodze. Jak się zmienia wiek,
i wchodzimy w tą super dorosłość, powiedzmy, powyżej 30 roku życia, mamy sporo dalej siły, ale jesteśmy bardziej stabilni, mamy wszystko bardziej poukładane, to jest czas pity. Dużo pracujemy, nie tak dużo się ruszamy, nie tak dużo biegamy i szalejemy, ale dalej jesteśmy silni. I potem przychodzi czas, w którym nasza energia schodzi w dół. Wata podnosi się w górę, kiepsko śpimy, chorujemy na różne choroby, a przede wszystkim już nie jesteśmy tacy młodzi i ładni. Skóra zaczyna się marszczyć, suchość do nas wchodzi i ten proces starzenia przyspiesza. I teraz, jak popatrzymy sobie na wysiłek fizyczny, bardzo intensywny wysiłek fizyczny, co on robi? Zaczynamy się pocić, robi nam się sucho w ustach, zaczynamy się pić, czyli tracimy naszą wilgoć, tracimy nasze nawodnienie i ta suchość przyspiesza. No i pięknie, mamy to. W sumie Ayurveda Summit 2022 to aż 28 wywiadów z fantastycznymi ludźmi, w gronie których znalazło się wielu naprawdę znakomitych i inspirujących ekspertów z całego świata oraz praktycy z Polski. Miałam ten zaszczyt i przyjemność rozmawiania z każdym zaproszonym gościem, dlatego summit ma formę interaktywną, ma formę rozmów, do których możesz się przyłączyć. To nie jest summit, w którym mówca mówi do ekranu, do prezentacji, tylko to jest summit w dialogu. Nie brakuje tam żartów, spostrzeżeń, wymiany. Zapraszam Cię do tego, żebyś dołączyła do każdej z tych rozmów, którą przeprowadziłam na potrzeby Ayurveda Summit i zaczerpnęła z Ayurvedy w sposób, który trafia do Twojego serca. W sposób, który jest bardziej przystępny i zrozumiały niż niejedna dobrze napisana książka. Jak zwykle pod tym odcinkiem znajdziesz link do strony, gdzie znajdują się notatki agni-ayurveda.pl/101 i tam też znajdziesz link do strony zapisu na Ayurveda Summit. Możesz skorzystać z jednej z trzech opcji. Pierwsza opcja to opcja, w której kupujesz dostęp do wszystkich nagrań, otrzymujesz soczyste i pomocne bonusy i masz dostęp do nagrań i do transkrypcji przez cały rok. W drugiej opcji zapisujesz się na wybrane przez siebie nagrania. Komponujesz tak, jak Ci pasuje, wybierając 1, 2 albo 10 różnych nagrań na wybrane tematy i również masz do nich dostęp przez cały rok. W trzeciej opcji po prostu dołączasz do Ayurveda Summit w sposób bezpłatny. Każdego dnia masz dostęp przez 24 godziny. Masz czas, żeby na spokojnie wysłuchać i zainspirować się tym, kto najbardziej w danej chwili Cię pociąga. Wybierz, która opcja jest najkorzystniejsza dla Ciebie i świętuj razem ze mną, razem z nami Ayurvedę. Ayurveda Summit pokazuje, że na całym świecie są cudowni, inspirujący ludzie, którzy żyją Ayurvedą, którzy się nią zajmują zawodowo i to, mam wrażenie, wielu osobom w Polsce otwiera oczy na potencjał, który jest w Ayurvedzie i na możliwości, które z niej płyną w rozwoju zarówno osobistym, jak i zawodowym. Życzę Ci owocnego czasu i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Wszystkiego dobrego!